to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Aż do Jana trwało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Do Jana Chrzciciela obowiązało jeszcze to stare prawo. W innych przykładach jest zakon i prorocy. My dzisiaj to nazywamy księgami Starego Testamentu. Jan Chrzciciel traktowany jest w Nowym Testamencie jako postać przełomu. Nowy Testament pochodzi od łacińskiego Novum Testamentum. Testamentum oznaczało pierwotnie między innymi przymierze. Między innymi. Dla nas testament kojarzy się już przede wszystkim z ostatnią wolą. Ostatnia wola, spadek. I w tym samym to pierwotne znaczenie tego słowa zostało zatracone. Wschodnia tradycja nadal podkreśla przymierze. Przymierze, które było jakoś zapowiadane jako pewien ideał, który miał się zrealizować, to nowe przymierze, czyli Nowy Testament, realnie, już nie literacko, nie w postaci jakichś zapowiedzi, proroctw, nadziei, ale realnie został wypełniony w Chrystusie. I to jest Nowy Testament, nowe przymierze jako wydarzenie. A równocześnie Nowy Testament oznacza zbiór pism, 27 pism, które stanowią kanon Nowego Testamentu. Więc mamy tu jakby dwa takie rozumienia. Z jednej strony nowe przymierze, idea starotestamentalna wypełniona w Chrystusie, zrealizowana w Nim w rzeczywisty sposób, a z drugiej strony nazwa zbioru utworów literackich. W pierwszym, drugim wieku chrześcijanie korzystali z porządku liturgii synagogalnej, wypracowanej przez Żydów i czytano w czasie tej liturgii prawo, proroków i pisma. I to uważano za właśnie ten Stary Testament, to Palaja Diatheke. Natomiast kiedy zaczęto czytać najpierw listy Pawła, potem także jakieś właśnie opowieści narracyjne o Jezusie, trzeba było odróżnić je od tego, co dzisiaj nazywamy Starym Testamentem i dlatego zaczęto nazywać to Kaine Diatheke Nowym Przymierzem. Ponieważ rzeczywiście mówiły te wszystkie pisma o Nowym Przymierzu zawartym pomiędzy Bogiem a Jego nowym ludem, nowym Izraelem za sprawą krwi Chrystusa przelanej na krzyżu. Aż do Jana trwało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym. To są tylko w zasadzie strzępy informacji. To są bardzo fragmentaryczne. To są takie zajawki i próbujemy te dane z listów Pawła połączyć z danymi dziejów apostolskich i w wielu przypadkach to umożliwia w miarę dokładne datowanie listów Pawła. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe księgi Nowego Testamentu, to już tutaj są większe wahania i to już są przede wszystkim szacunki. Szacuje się, że Ewangelia Marka około roku 65. No ale tutaj jest możliwość błędu o kilka lat w jedną i drugą stronę. Ewangelia Mateusza na około rok 70 albo nieco przed 70. Ewangelia Łukasza jest datowana zwykle na rok 80. A też rzeczywiście przesunięcia są możliwe. Nowy Testament powstaje przez dość długi okres czasu. Co prawda nie aż tak długi jak Stary Testament, nie są to całe wieki, ale no być może nawet około wieku, około 100 lat. Mniej więcej od lat 40., kiedy powstają pierwsze listy świętego Pawła, do no, pierwszej połowy drugiego wieku, kiedy ostatnie pisma powstają, to jest gdzieś może 130, 140 nawet rok. W związku z tym to jest dość długi okres czasu, mniej więcej około 100 lat, kiedy też rozwija się teologia, rozwija się myślenie, dojrzewa rozumienie tak naprawdę Jezusa, kim On tak naprawdę był. I dlatego te pisma powstają no, właśnie nie tak jednego wieczoru, jednego dnia, tylko w dość no, takim długim okresie czasu. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Niektóre gatunki literackie znane już ze Starego Testamentu, na przykład maszal, pojawiają się również w Nowym Testamencie jako przypowieści Jezusa i
no, zyskują nowe rozumienie, nowe ramy, są często dużo bardziej rozbudowane, a więc widać tutaj rozwój pewnych gatunków literackich. 27 pism, które mają charakter przede wszystkim listowy, epistolarny i opowiadaniowy, narracyjny. Czyli mamy jakby dwa podstawowe jakby gatunki w Nowym Testamencie. Jeden to są listy. Listy świętego Pawła i jakby pochodne, które niejako naśladują świętego Pawła, są jakimś echem jego działalności, pisania listów, więc to są różnego rodzaju listy. A drugi podstawowy gatunek to są opowiadania, no przede wszystkim Ewangelia, ale też i dzieje apostolskie, czyli długie historie, narracje, opowiadania, które ukazują Jezusa już właśnie nie w formie takich no, krótkich bądź przesłań listowych, ale właśnie w formie długich opowiadań. Apokalipsa świętego Jana jest mieszaniną jednego z drugim. Ewangelie, ten gatunek nigdy przedtem nie istniał. Stworzyli go dopiero apostołowie i uczniowie apostołów. Ten gatunek literacki, jakkolwiek on nawiązuje czasami do pewnych wcześniejszych wzorców. Listy apostolskie też. No, to już nie jest może tak bardzo nowy gatunek, bo nawiązuje do wzorów, które panowały w świecie rzymskim. Listy Pawła w dużym stopniu przypominają listy z tamtej epoki. No może z wyjątkiem takich tych długich, tak jak List do Rzymian, 1 Koryntian, Anonimowych Hebrajczyków, no to nie są typowe listy, to są raczej traktaty. Z jednej strony są to pisma głęboko duchowe, które czyta się w czasie liturgii, w liturgii Kościoła, które też ludzie czytają dla samych siebie, dla zbudowania duchowego, dla nawiązania łączności, relacji z Jezusem, ale z drugiej strony też siedzą nad nimi naukowcy różnej maści, historycy, teoretycy literatury, egzegeci, którzy przyglądają im się od strony czysto takiej, no właśnie, naukowej, jako po prostu dokumenty historyczne swojej epoki. I myślę, że i jedno, i drugie podejście jest jakoś usprawiedliwione. No przede wszystkim to duchowe, bo to jest podejście Kościoła, ale jeżeli ktoś chce, a jest na przykład ateistą, może również te teksty czytać, tyle że może nie znajdzie w nich całej pełni ich treści, znajdzie to, co go interesuje. Aż do Jana trwało prawo i proroce. Odtąd głosi się dobrą nowinę. Sandro Botticelli, florencki malarz wczesnego renesansu, w obrazie znajdującym się w Muzeum Narodowym w Warszawie przedstawia Marię z Dzieciątkiem i świętym Janem Chrzcicielem w ten sposób, że święty Jan Chrzciciel, postać w ogóle sama w sobie, łącząca stare z nowym, stary z Nowym Testamentem, występuje w tym obrazie, wskazując właśnie na Chrystusa, na tego Zbawiciela. Po drugiej stronie widzimy anioła. Trzyma on otwartą księgę, niewątpliwie księgę Nowego Testamentu, podczas gdy na pulpicie obok leży księga zamknięta. Szacowna, jak wskazuje tkanina, velum otaczające tę świętą księgę, księgę objawienia, ale jednak księga zamknięta, a zatem oznaczająca, że oto dokonało się, oto dawna epoka się spełniła. Dlatego księga pozostaje już zamknięta. Natomiast działa słowo objawione w tej otwartej księdze.